Wyzwalacze głodu alkoholowego. Uwaga! Film dotyczy wyzwalaczy głodu alkoholowego i zawiera je. Może się więc zdarzyć, że po jego obejrzeniu odczujesz głód alkoholowy. Robisz to na swoją własną odpowiedzialność. Czym są wyzwalacze? Jak sama nazwa wskazuje, powodują one wywołanie w tobie konkretnej reakcji. Mogą spowodować w tobie wspomnienia sytuacji związanych z piciem i zakończyć się planowaniem swojego picia. Czasami wydaje się nam, że popularnie rzecz mówiąc, chodzi za tobą alkohol. Nie potrafisz się od niego uwolnić. Tak samo jak od myśli o alkoholu i chęci wypicia. Znaczenie wyzwalaczy rośnie, kiedy masz obniżony nastrój, jesteś w obniżonej kondycji psychicznej, kiedy jesteś na głodzie alkoholowym. To jest troszeczkę tak, jakbyś w swojej lornetce skupiał się na poszczególnej rzeczy, wyostrzał ją. Może pamiętasz sytuację, kiedy byłeś zakochany albo zakochana. Miłość i zauroczenie kimś powoduje, że zakładamy różowe okulary. Wtedy docierały do ciebie tylko i wyłącznie te informacje, które były przyjemne. Prawdopodobnie lekceważyłeś wszystkie informacje, które mogły świadczyć o czymś odwrotnym. Cały mechanizm polega na tym, że konkretne wydarzenie powoduje myśli o alkoholu, wspomnienia albo planowanie. I to powoduje twoje emocje i silną chęć wypicia. W różny sposób możesz na to reagować, ponieważ różne bodźce na ciebie bardziej działają. Dużo zależy tutaj od naszych zmysłów, które zmysły masz najbardziej wyczulone. Są wyzwalacze dźwiękowe, wzrokowe, zapachowe, związane ze smakiem albo dotykiem. Chodzi o to, o czym już mówiłem, że pewne twoje zmysły są bardziej wyczulone na alkohol. Wyzwalacze zewnętrzne to mogą być miejsca, ludzie, daty albo sytuacje. Miejsca mogą być różne, niekoniecznie ściśle związane z alkoholem, jak na przykład bar piwny czy restauracja. Miejsca mogą być inne, na przykład jeżeli często piłeś na działce, działka może być dla ciebie wyzwalaczem. Tak samo jeżeli piłeś sam w swoim pokoju, to miejsce może być również wyzwalaczem. Wyzwalaczami są też ludzie, najczęściej ci, z którymi piłeś. Mogą to być koledzy z pracy, albo znajomi spod przysłowiowej budki z piwem. Albo także osoby, z którymi wiążą cię jakieś przykre uczucia, które do tej pory kończyły się piciem alkoholu. Jeżeli ich spotkasz, łatwiej może odezwać się w tobie głód alkoholowy. Wyzwalaczami może być również data. Ale nie mam tutaj na myśli jakiejś prostej, typowej daty typu urodziny, imieniny, chociaż to też ma znaczenie. Mogą to być również daty związane z jakimiś problemami w twoim życiu. Wyjątkowo trudna, bolesna dla ciebie sytuacja związana ze śmiercią kogoś bliskiego, albo z rozstaniem z kimś dla ciebie bliskim. Dla jednej z mojej pacjentek wyzwalaczem była data śmierci jej mamy. Zwykle zaczynało się to gdzieś miesiąc przed pogrzebem. Coraz częściej wspominała swoją mamę, coraz częściej była smutna i kończyło się to piciem w dniu śmierci mamy. A picie kończyło się dopiero na detoksie, ponieważ miała upośledzoną kontrolę nad czasem swojego picia i nad ilością wypijanego alkoholu. Być może twoja data jest zupełnie inna. Wyzwalaczem może być również sytuacja. Chcąc dobrze poznać wyzwalacz związany z sytuacją, przypomnij sobie piosenkę, przy której po raz pierwszy zatańczyłeś z najbliższą sobie osobą. Zauważ, w jaki sposób działają supermarkety. W okolicach świąt puszczana jest określona muzyka. Czasami też sprzedawcy używają takiej sztuczki jak rozpylanie pewnego zapachu. A więc idąc do sklepu, zaczynasz przypominać sobie, że jesteś głodny, że czegoś tobie potrzebujesz, że jest atmosfera świąt, kiedy dajemy sobie prezenty. A więc to mogą być sytuacje, na przykład spotkanie ze znajomymi, jakiś mecz piłkarski, festyn. Miejsca, które są zwykle związane z piciem. Mówiłem o festynie. Zwróć uwagę na to, że często są tam wystawione billboardy, parasole z piwem. Taka sytuacja może być również wyzwalaczem. Wszystko to, o czym mówiłem, to są wyzwalacze głodu alkoholowego. Pamiętaj, że zaczyna się to według konkretnego schematu. Wyzwalacz, myśl, emocje, czyli silna chęć picia, głód alkoholowy.
to już wszystko, jeżeli chodzi o wyzwalacze zewnętrzne. Pozdrawiam, Darek Dopierała.